W roku 1547, w 45 lat po nawróceniu na katolicyzm prawie całej Japonii, przez świętego Franciszka Xawerego, Paweł Miki i 25 jego towarzyszy zostało umęczonych za wiarę. Aby dostać się na miejsce egzekucji w pobliżu Nagasaki, musieli odbyć długą podróż, celem której było zastraszenie ludności. Bezpośrednim powodem męczeństwa było fałszywe oskarżenie. Jakiś hiszpański kapitan miał się wyrazić, że misjonarze torują drogę podbojowi Japonii przez Hiszpanów i Portugalczyków. Wśród męczenników było trzech jezuitów japońskich: Paweł Miki, Jan z wyspy Goto i Jakub Kisai oraz sześciu franciszkanów: czterech Hiszpanów, Piotr Baptysta, Marcin De Aguirre, Franciszek Blanco, Franciszek ze Saint Michel, jeden Meksykanin, Filip de Lascas, jeden Indianin, González Garcia. Siedemnastu pozostałych było Japończykami. Byli wśród nich ludzie świeccy, żołnierze, lekarze i ministrant. Wszyscy zostali przebici włócznią, jak ich zbawca. Po kanonizacji w roku 1862 stali się pierwszymi męczennikami Dalekiego Wschodu. Panie Boże, który jesteś największym spośród świętych i który przez krzyż wezwałeś świętego Pawła Miki i jego towarzyszy do życia wiecznego spraw, abyśmy za ich pośrednictwem uchowali się aż do śmierci w doskonałej wierności Tobie, który żyjesz i królujesz. Na wieki wieków. Amen.